Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowany ludu Boży, niech błogosławieństwo przy Najświętszej Trójcy zstąpi na każdego z was. Lud Boży jest wierny w każdym czasie, trzymając się magisterium Kościoła, zdecydowany, by żyć w drodze, prawdzie i życiu, trzymając się z dala od zła i od tego wszystkiego, co obraża Przenajświętszą Trójcę. Boża miłość w tej chwili oddziela stopniowo pszenicę od konkolu. Nasz Król i Pan, Jezus Chrystus, nie pozwoli, by konkol skończył razem z pszenicą w jej miejscu. Oboje są wypróbowywani, tak aby jedni zostali napełnieni potrzebą życia w Bożej miłości, a drudzy, by brali pod uwagę możliwość powrotu do bycia częścią świętej reszty. Żyjecie mając przed sobą możliwość, by stanowić część dusz, które dopełniają cierpień, które powinno wycierpieć całe to pokolenie, które z czasem obraża raz po raz Najświętsze Serca. Ci, którzy trzymają się przywiązani do swojego ludzkiego ego, nie zdołają wznieść się duchowo, lecz będą zatapiać się w błocie i, nie zauważając tego, przez swoją własną pychę się potępią. Wzywam was pilnie do życia i wyznawania prawdziwej wiary, będąc powołanymi do naśladowania Chrystusa w duchu i prawdzie. Nie wystarczy powtarzać modlitwy z pamięci. W tej chwili człowiek musi sprawić, by w jego wnętrzu zrodziła się ta miłość, której oczekiwał nasz Król i Pan Jezus Chrystus, a której ludzie mu nie dali. To pokolenie musi dać to, czego wcześniej ludzie odmówili Trójcy Przenajświętszej, oddając się fałszywym ideologiom, gubiąc się z nowinkami, które należą do demona i w ten sposób zmieniając się ze stworzenia Bożego w stworzenie oddane złu, szukając schronienia u demona. Wszyscy otrzymują wiatr, światło słońca. Są oświetlani przez księżyc. Ale nie wszyscy mają świadomość tego, że życie ludzkie karmi się tymi rzeczami. Tak samo jest w duchu. Wszyscy słuchają Bożego Słowa, Pisma Świętego. Czytają je. Ale nie wszyscy się nim karmią. Przyjmują je, ale nie wszyscy biorą je do siebie. Nie wszyscy karmią się nim, ani nie zmieniają go w czyn. Dlatego nie wszyscy zostają oczyszczeni w taki sam sposób. Różnicą będzie sposób, w jaki przeżywali i praktykowali przykazania Bożego prawa. Jesteście na obraz i podobieństwo Boże. Jak przeżywacie ten obraz i podobieństwo Boże? Degradując je, czy zwiększając? Za to każdy jest odpowiedzialny. Każdy jest odpowiedzialny za to, kim się staje i za owoce, jakie zbierze. Siły natury są zmienne przez te same poskręcane siły, które znajdują się w środku Ziemi i przez te przychodzące z kosmosu. Stąd kataklizmy porządku naturalnego i te pochodzące z przestrzeni kosmicznej są częstsze i silniejsze. Państwa nadbrzeżne muszą trwać w czujności i gotowości. Wody mórz w tajemniczy sposób się podnoszą, wdzierając się w nie. Miejcie świadomość, że woda oczyszcza i natura pragnie wyczyścić zło, jakie ludzkość rozlewa po ziemi.
Pory roku się skracają i powtarzają się jedna po drugiej, biorąc człowieka z zaskoczenia. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Irlandię, mocno cierpi. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się za Stany Zjednoczone, zaskakują świat. Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się. Niemoralność tego pokolenia sprawi, że będziecie cierpieć aż do przesytu. Antychryst wywyższa się wobec ludu Bożego i duża liczba dzieci Bożych upada z lęku i ignorancji. Chile jest wstrząśnięte, a lud Argentyny podnosi się w konwulsjach i wielkim cierpieniu. Potem ludzkość przeżywa to cierpienie i niektórzy ludzie szukają schronienia w tej ziemi południa. Umiłowany ludu Boży, oczekujcie w działaniu, nie pozostając nieruchomi w duchu. Ludzkość musi wzrosnąć, przybliżyć się do poznania samej siebie i oddania się Bożej woli. W przeciwnym razie nie przetrwacie. Upadniecie pod ciężarem zła. Obudźcie się, obudźcie się, obudźcie się. Niech dusze ofiarne cierpią, ofiarowywują się, oddają się za tych, którzy żyją w grzechu. Grzech szuka grzechu, dobro dobra. Bądźcie jednym w najświętszych sercach. Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg. Święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia. Zakończywszy to orędzie, święty Michał Archanioł pozwolił mi zobaczyć tę wizję. Morze podnosi się, wzburzone przez siłę, która nie pochodzi z natury, ale jest wywołana przez samego człowieka. To rodzaj fali, która przechodzi pod dnem morskim i idzie naprzód, wstrząsając wszystkim, i w miarę jak postępuje naprzód, jej siła wzrasta. I następuje silne poruszenie, które zmienia pewne uskoki tektoniczne jako skutek testów nuklearnych. Widzę po chwili powierzchnię i drogi. Budynki i domy poruszają się z dużą siłą. Niektóre się zawalają. Jest chwila hałasu, a potem wstrząsająca cisza. Potem z kolei narzekania ludzi. Jak w sekwencji widzę różne kraje, które mogę rozróżnić i gdzie są spodziewane wielkie trzęsienia ziemi. Zaraz potem pokazuje mi ludzi, jednych w czystym naczyniu, a drugich w naczyniu z błotem i mówi mi: zajrzyj do środka. I spoglądam. Błoto płonie jak lawa wybuchającego wulkanu i wewnątrz widzę ludzi, którzy bluźnią przeciw Bogu, a w drugim naczyniu widzę ludzi modlących się pośród utrapień i nie ustają, lecz modlą się z wielką miłością do Boga i są wspomagani i strzeżeni, aby nie ustali w swych modlitwach. Tak kończy się wizja. Amen.